Annuncio bobis gaudium magnum. abemus papam Ojciec Jezusa Chrystusa. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 23 października 1985 roku. W poprzedniej katechezie omówiliśmy pokrótce niektóre świadectwa ze Starego Testamentu, będące przygotowaniem do przyjęcia pełnego objawienia prawdy o tajemnicy Bożego Ojcostwa, ogłoszonego przez Jezusa Chrystusa. Chrystus bowiem wielokrotnie mówi o swoim Ojcu. Ukazując w różny sposób jego opatrzność i miłosierną miłość. Ale nauczanie Chrystusa posuwa się jeszcze dalej. Posłuchajmy słów szczególnie jakby uroczystych, które notuje ewangelista Mateusz, a także Łukasz. Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. I dalej. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. A więc dla Jezusa Bóg to nie tylko ojciec Izraela, ojciec ludzi, ale ojciec mój. Mój. Właśnie dlatego Żydzi chcieli zabić Jezusa. Dlatego, że Boga nazywał swoim ojcem. Mój w znaczeniu najbardziej dosłownym, ten, którego tylko syn zna jako ojca tylko przez niego jest wzajemnie znany znajdujemy się już na tym samym gruncie na którym wyrośnie później prolog janowej ewangelii ojciec mój ojciec Jezusa Chrystusa ten który jest początkiem jego życia jego posłannictwa mesjańskiego jego nauki święty Jan Ewangelista podaje bardzo wiele przykładów mesjańskiego nauczania które pozwala nam zagłębić się w tajemnice Boga Ojca i jego syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Jezus mówi: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie. Gdyby nie widział Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. I wreszcie, jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca. Syn żyje przez Ojca przede wszystkim dlatego, że został przez Niego zrodzony. Zachodzi najściślejsza korelacja pomiędzy Ojcostwem a Synostwem. Korelacja wynikająca ze zrodzenia. Ty jesteś moim synem, jam Cię dziś zrodził. Kiedy Szymon Piotr w pobliżu Cezarei Filipowej wyzna, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, Jezus odpowie na to wyznanie. Błogosławiony jesteś, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, bo tylko Ojciec zna Syna, tak jak tylko Syn zna Ojca. Syn też tylko daje poznać Ojca. Syn widzialny, Ojca Niewidzialnego. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Wszyscy, którzy z uwagą czytają Ewangelię, muszą zauważyć, iż Jezus żyje i działa w jednym zasadniczym odniesieniu do Ojca. Do Niego zwraca się często w pełnym synowskiej miłości Słowie Abba. Wypowiada je również w czasie modlitwy w ogrójcu. Kiedy uczniowie proszą, aby nauczył ich modlić się, uczy ich modlitwy Ojcze nasz. Po zmartwychwstaniu, kiedy odchodzi z ziemi, jakby raz jeszcze nawiązuje do tej modlitwy, bo mówi: Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, Boga Mego i Boga Waszego. Tak więc Bóg, który objawił siebie ostatecznie przez Syna, objawił się w pełni tajemnicy swojego Ojcostwa. I tylko Syn mógł objawić te pełne tajemnicy. Bo tylko syn zna Ojca. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Kim jest Ojciec. W świetle tego ostatecznego świadectwa, jakie otrzymaliśmy przez Jezusa Chrystusa, przez Syna mamy pełną świadomość wiary, że Ojcostwo Boga należy przede wszystkim do ścisłej tajemnicy wewnętrznego życia Boga. Należy do tajemnicy trynitarnej. Ojciec jest tym, który odwiecznie rodzi Słowo, współistotnego sobie Syna, i równocześnie tym, który w jedności z Synem odwiecznie tchnie Ducha Świętego. Tę miłość, w której Ojciec i Syn wzajemnie trwają w sobie. Sam przeto Ojciec jest w tajemnicy trynitarnej wspólnym początkiem, bez początku. Pater annullo est factus, nec creatus, nec genitus. Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. Symbol kwikunkwe. Sam jeden jest początkiem tego życia, którym Bóg jest w sobie samym. Życie to, czyli Bóstwo, Ojciec posiada w bezwzględnej wspólnocie i komunii z Synem i Duchem Świętym, którzy z nim są współistotni. Paweł, apostoł tajemnicy Chrystusa, Klęka w postawie uwielbienia i modlitwy przed Ojcem, od którego czerpie początek, prawzór i nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Nasze katechezy środowe od szeregu spotkań skupiają się wokół tajemnicy Boga, Boga jedynego, który jest równocześnie trójcą. Boga Trójjedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj w szczególności skupia się nasza katecheza na tajemnicy Bożego Ojcostwa. To Boże Ojcostwo głoszone już, zwłaszcza przez proroków w Starym Testamencie, zostało definitywnie objawione przez Jezusa Chrystusa, nie tylko jako ojcostwo w znaczeniu przybranym, moralnym w stosunku do wszystkich ludzi, jako ojcostwo. Które jest opatrznością i miłosierdziem, ale przede wszystkim jako Ojcostwo, które w sposób najbardziej osobowy łączy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, z Ojcem. I to jest prawda całkowicie nowa w Starym Testamencie nieznana, chociaż przez proroków, pod osłoną słów prorockich, przygotowywana. Chrystus mówi o Bogu, mój Ojciec, i uwydatnia przy różnych okazjach, swoją szczególną łączność z tym Ojcem, swoje od niego pochodzenie. To pochodzenie od Ojca jako Syna nie może być czym innym, jak tylko zrodzeniem. Objawia więc tajemnicę swojego odwiecznego zrodzenia z Boga, który jest Jego Ojcem. Kiedy Chrystus głosił tę prawdę wobec słuchaczy ze swojego narodu, wobec Izraela, napotykał na bezwzględny opór, niejednokrotnie chcieli go za to ubiczować. Ukamienować. Ostatecznie za to poniósł śmierć na krzyżu, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Synem Bożym. Niemniej Chrystus tę prawdę głosił z całą stanowczością i na różnych miejscach. Dają o tym świadectwo wszystkie Ewangelie, w szczególny sposób Ewangelista Jan. Najbardziej warto zapamiętać te słowa przejmujące, kiedy Chrystus uwielbia Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Za to, że te sprawy, te tajemnice ukrył przed mądrymi i bogatymi, a odsłonił je prostaczkom. I wtedy dodaje, bo nikt nie zna ojca, tylko syn, i nikt nie zna syna, tylko ojciec, i ten komu syn zechce objawić. Tak więc jest między Chrystusem, synem, a Ojcem Bogiem więź najgłębsza, więź poznania, zrodzenia przez poznanie. Co wydatni z kolei święty Jan w pierwszych, zaraz, słowach swej Ewangelii, mówiąc o Słowie, które było na początku, które było u Boga i które było Bogiem. To Słowo, syn, objawia Boga jako Ojca. Poznajemy Ojcostwo Boże nie tylko jako opatrzność i miłosierdzie w stosunku do wszystkich stworzeń i wszystkich ludzi, ale poznajemy Ojcostwo Boże jako wewnętrzną. Najgłębszą tajemnicę Bóstwa. Bóg jest Ojcem w swym życiu wewnętrznym, jest Ojcem w swym życiu trynitarnym. Jest Ojcem, przez to, że, będąc sam początkiem bez początku, odwiecznie rodzi współistotne słowo, które jest współistotnym synem Ojca, i odwiecznie wraz z tym synem tchnie miłością, która jest darem Ojca i Syna. Jest Duchem Świętym. Tak więc tajemnica Bożego Ojcostwa ostatecznie rozwiązuje się i rozjaśnia w głębi tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Chrystus Pan nauczył nas modlitwy do Ojca i to jest Jego modlitwa. W tej modlitwie On, jednorodzony i współistotny Ojcu Syn, w szczególny sposób solidaryzował się z wszystkimi ludźmi. Pozwolił nam mówić do tego, który jest jego Ojcem, Ojcze nasz. A kiedy odchodził z ziemi do nieba, jeszcze raz powiedział: Odchodzę do Ojca mojego i do Ojca waszego, do Boga mojego i do Boga waszego. Wspaniała prawda, niezgłębiona. Święty Paweł, mówiąc o niej, upada na kolana. I my też, kiedy wymawiamy to słowo Ojcze, Ojcze nasz, winniśmy przynajmniej w duchu upadać na kolana ponieważ dotykamy niezgłębionej tajemnicy Boga w samym Jego źródle, w samym Jego początku, bez początku. Równocześnie dotykając tej niezgłębionej tajemnicy, przybliżamy tego Boga do naszego ludzkiego bytowania, które jest bytowaniem w wymiarach ojcostwa i macierzyństwa, rodziny. Wszystko to znajduje swoje ostateczne źródło i światło w Bogu, który jest Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pragnę bardzo serdecznie zapewnić wszystkich moich rodaków, że wspólnie z ojczyzną, zwłaszcza z Warszawą, przeżywałem pierwszą rocznicę śmierci świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. I tak jak zeszłego roku, tak i w tym roku wyrażam gorące życzenie, ażeby ta śmierć zawsze była odczytywana w sposób właściwy, żeby wymowa tej śmierci dla dziejów narodu i kościoła pozostała zawsze ta sama. Zawsze tak samo przekonywująca i tak samo budująca. Patelnost i jeżniczeli, szanki wiczę tuę tu, a dwieni jadreniu, pijad wolunta si sì, in cielo ed in terra, ma nostro quotidiano ci sono visioni e dimitte l'obice della vita nostra, ci curare i nostri vittimi, i vittori nostri, e te lo si induca in tentazione.